Dobrze, witam serdecznie Państwa na dzisiejszej konferencji. Zaprosiliśmy Państwa w celu przedstawienia nowego trenera, z którym nowego, starego, pracowaliśmy już z trenerem Dawidem Szulczkiem w sezonie 2017-2018. Podpisaliśmy umowę na 2 następne sezony, czyli do 30 czerwca 2022 roku. Celem jest naszej współpracy odbudowanie jak najszybciej silnego zespołu i powalczenia o wysokie cele. Myślę, że najlepiej jak tutaj oddaję głos trenerowi. On jest dzisiaj głównym gościem. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo się cieszę z tego powodu, że prezes zaoferował mi prowadzenie zespołu. Na pewno jest to taki trudny moment, kiedy drużyna spada do drugiej ligi. Natomiast jest to też dla mnie szansa. Jest to szansa na zbudowanie czegoś nowego, czegoś od zera. I na pewno w tej szatni jest spora grupa zawodników, którzy są w stanie też się podnieść i pomóc Wigrom gdzieś się też zrehabilitować za ten poprzedni sezon. Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę, że kilku zawodników jeszcze do nas dojdzie, już jesteśmy z kilkoma zawodnikami też bliżej, żeby się dogadać na umowę na przyszły sezon, to mam nadzieję, że taka mieszanka spowoduje, że Wigry będą wygrywać więcej spotkań, że pójdzie to w dobrą stronę. Miałem okazję pracować jako asystent przy kilku trenerach. Rozpocząłem pracę na centralnym szczeblu 6 lat temu. Obecny trener Odry Opole, Dietmar Bremer, zaprosił mnie do współpracy z klubu trzecioligowego. No i potem przez okres kilku lat w rozwoju, gdy zmieniali się trenerzy, Marek Koniarek, Marek Motyka, Mirosław Smyła, którego tutaj bardzo dobrze znacie i pewnie miłe wspomnienia odżywają, gdy pada to nazwisko, Tadeusz Krawiec. To był taki etap, kiedy tą drugą ligę poznałem. Byliśmy też z rozwojem w pierwszej, wywalczyliśmy awans. Niestety rok później nie udało nam się obronić i spadliśmy do drugiej ligi. Natomiast później była oferta, żeby dołączyć do Wigier od trenera Artura Skowronka i późniejsze lata to już praca na poziomie pierwszoligowym i w Ekstraklasie u boku Artura Skowronka. W klubach, oprócz Wigier, tutaj też w Stali i w Ekstraklasowej ostatnio Wiśle Kraków. Na pewno to jest okres, który dał mi bardzo dużo, bo już od samego początku, jak pracowałem w trzeciej lidze, trener, gdzie dał mi też dużo takich obowiązków, które mnie mocno rozwijały i na pewno też bardzo duży rozwój nastąpił w tym czasie, w tych latach, kiedy byłem w rozwoju Katowice przy trenerach, z którymi pracowałem najdłużej pracowałem z trenerem Bremerem i z trenerem Mirosławem Smyłą. No i na pewno też ostatnie lata u boku Artura Skowronka, gdzie osiągaliśmy dobre rezultaty. Generalnie te wyniki raczej były optymistyczne w tych klubach, w których pracowałem. I myślę, że to był taki cenny czas i była już też okazja wcześniej pracować jako pierwszy trener, natomiast te wymagania i restrykcje licencyjne nie pozwalały objąć zespołu na centralnym szczeblu. A teraz jestem już na kursie. Na pewno ten kurs się zakończy, chociaż na pewno to może niekorzystne słowo w czasach pandemii, natomiast ten kurs powinien się zakończyć w tym roku i nie powinno być problemu z tą licencją, jeśli chodzi o funkcjonowanie tutaj, wypełniając ten dwuletni kontrakt. Na pewno najbliższy czas taką licencję otrzymam, bo rozmawialiśmy już na ten temat też z szefem szkoły trenerów, z trenerem Pasieką. Jaki jest pomysł na to, żeby przywrócić Wigrom ten blask? Na pewno jestem taką osobą, która ceni sobie bardzo mocno kult pracy, taki entuzjazm w szatni. Ta szatnia musi żyć. Myślę, że te szatnie, w których miałem okazję ostatnio pracować, one ten kult pracy, taką intensywność treningu sobie ceniły. Ceniły sobie rzeczy, za które my jako trenerzy mogliśmy odpowiadać, żeby ta jednostka była zorganizowana, żeby ona była w takim dobrym tempie przeprowadzona, żeby ona miała powiązanie z tym, co się za chwilę dzieje podczas spotkania, żeby te rzeczy, które robimy w treningu, za chwilę przełożyć na mecz.
I myślę, że to są słowa, które powinny nas cechować, czyli ta praca w każdym kolejnym dniu treningowym na takiej dużej intensywności, rozwijająca tych młodych zawodników, zindywidualizowana też i pod kątem motorycznym, i pod kątem parametrów, może bardziej takich możliwości, które ci zawodnicy posiadają. Myślę, że to jest klucz, żeby rozpocząć ten etap odbudowy tej drużyny, a potem oczywiście cały czas sukcesywnie drobne korekty tutaj wewnątrz szatni, szukanie zawodników o wyższych umiejętnościach, takich, którzy mają bardzo dużo, takie duże pokłady charakteru, żeby walczyć i walczyć też o swoje, i wtedy Wigry na pewno na tym dużo skorzystają. Część zawodników ma aktualne kontrakty i jakby na ten moment zostają w Wigrach Suwałki. Jeden z zawodników, z którym ostatnio przedłużyliśmy kontrakt, Denis Gojko, dla nas bardzo ważny zawodnik, ofensywny piłkarz, o tych piłkarzy jest bardzo ciężko, przedłużył z nami umowę na następne 2 lata z opcją przedłużenia o 3 rok. Prowadzimy jeszcze kilka tutaj rozmów z piłkarzami, którym kończą się kontrakty w klubie, a reprezentowali w tym ostatnim sezonie Wigry, i zobaczymy jak wyjdzie, bo każdy wie, że ten sezon jeszcze trwa. Został jeszcze ostatni mecz ligowy z Zagłębiem Sosnowiec i krótka przerwa i przygotowania, natomiast no, gdzieś tam mamy taką swoją bazę. Tutaj od dwóch dni intensywnie pracujemy z trenerem, stworzoną tych piłkarzy, na których chcielibyśmy postawić. I dzisiaj akurat jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić w takich szczegółach, nazwiska, konkretna pozycja, ale myślę, że 5-6 sierpnia, kiedy rozpoczynamy przygotowania, będziemy wtedy mieli dużo więcej danych, ponieważ już w połowie sierpnia zaplanowany jest mecz Pucharu Polski, także wiadomo, z powodu koronawirusa to wszystko toczy się bardzo szybko, dynamicznie, i tak samo będzie się toczyło, natomiast no, jakby cały czas myślimy o tym, przygotowujemy się, nie czekamy na rozpoczęcie rozgrywek, a chcemy to robić już w trakcie, i mówię, na tą chwilę z zawodników, którymi się kończą kontrakty, Denis Gojko przedłużył umowę, rozmawiamy z kilkoma piłkarzami, myślę, że w najbliższych dniach będą się pojawiały informacje z konkretnymi nazwiskami i danymi dotyczącymi długości kontraktu. W ostatnim czasie pojawiło się sporo, również w mediach, tak, sporo takich kompletnie nie mających podłoża takiego rozsądnego informacji o tym, że Wigry zaczną w 4. lidze, że Wigry zaczną w 3. lidze. Absolutnie tak nie jest. My w tym sezonie nie mieliśmy problemów finansowych, my mieliśmy problem sportowy, tak? Bo generalnie uważam, że ta grupa ludzi, która była w ostatnim sezonie w Wigrach, powinna utrzymać tą pierwszą ligę, ale sport jest czasami bezlitosny. Bezlitosność tego sportu mogliśmy odczuć na końcu zeszłego sezonu. Na szczęście z happy endem dla Wigier Suwałki w tym roku skończyło, jak się skończyło, i zamierzamy szybko odbudować silny zespół i grać o najwyższe cele, tak? A życie pokaże, czy od razu włączymy się i będziemy grali o pierwsze, drugie miejsce, czy w zasadzie te pierwsze kilkanaście meczów do końca rundy jesiennej dużo nam wyjaśni, bo wiadomo, że ten zespół zostanie dość mocno przebudowany, ale na pewno my nie zamierzamy spadać niżej, nie zamierzamy pikować w dół, a wręcz odwrotnie, chcemy się odbić i grać znowu dobrą piłkę, ściągać kibiców na trybuny i odbudowywać suwalski klub. To na pewno odejdzie z tych, którzy grają w tej chwili w podstawowym składzie, to na pewno odejdzie. Po sobocie już go nie zobaczymy. No, odejdą ci piłkarze, z którymi nie dogadamy się na grę w przyszłym sezonie w Wigrach Suwałki, tak? No bo wiadomo, ja nie mogę zapewnić, że jakieś wymagania, które nie będą w naszych realiach, one będą naprawdę normalne, ale jeżeli ktoś będzie chciał, nie wiem, zarabiać zbyt dużo,
no to, to po prostu nie podpiszemy tej umowy i ci zawodnicy odejdą. Wiadomo, że już odeszła duża grupa zawodników, jest kilku zawodników wypożyczonych. Zobaczymy, tak naprawdę rozmawialiśmy już z Jagiellonią, bo jest, jest trzech zawodników z Jagiellonii. Jest, na pewno odejdzie Konrad Matuszewski, bo mogę to powiedzieć, bo jestem po rozmowie z Jackiem Zielińskim. Najprawdopodobniej ten zawodnik zostanie włączony do kadry pierwszego zespołu Legii Warszawa i on odchodzi, tak? Co do pozostałych zawodników, to mówię, musimy się wstrzymać do poniedziałku, bo w sobotę gramy ostatni mecz i większość zawodników ma menadżerów, ci menadżerowie też nie do końca zawsze są szczerzy z klubami, tutaj rozmawiają, mówią, a czasami odbywa się to na kilku frontach i żeby finalnie wybrać najlepszą, jakby najkorzystniejszą ofertę dla zawodnika, ale myślę, że mówię, w poniedziałek to już będziemy mieli stuprocentową jakby jasność co do tych zawodników, którzy teraz reprezentują Wigry, a w najbliższych dniach uważam, że pojawią się kolejne nazwiska nowych zawodników, którzy będą reprezentowali Suwalski Klub w drugiej lidze. Już w sobotę poprowadzi Pan drużynę. Jaki pomysł na ten mecz? Bo przyjdzie Zagłębie, które no, zbliżone losy do naszych, tak? Bo im grozi, że mogą spaść sezon po sezonie z Ekstraklasy do drugiej ligi. Jaki pomysł na ten mecz? Jak będziemy grali? Jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, to na ten moment najprawdopodobniej będzie tak, że poprowadzi jeszcze ten mecz obecny trener. To też z racji tych wymagań licencyjnych. Ta moja licencja i ten mój początek pracy nastąpi wraz z nowym sezonem. Natomiast sama praca, która już jest wykonywana, oczywiście uczestniczę normalnie już w treningach. Jestem w tym procesie treningowym, już chcę się wtopić tutaj w to środowisko. I siedzimy praktycznie od rana do późnego wieczora w klubie, żeby to jak najlepiej poukładać, żebyśmy mieli jak największe możliwości w potencjale takim piłkarskim na przyszły sezon. Natomiast mocno skupiamy się na tym meczu, chcemy godnie się pożegnać z tą pierwszą ligą. Wiemy, jak gra Zagłębie Sosnowiec, oglądaliśmy już, analizowaliśmy to wspólnie ze sztabem, w jaki sposób możemy ich ugryźć i na pewno to będzie taki mecz, w którym będziemy chcieli się dobrze zaprezentować i wlać takie trochę nadziei, takie pokłady, że w tym klubie na pewno będzie dobrze i dla szatni, i dla ludzi wokół klubu, bo wiadomo, że no, jest takie uczucie niespełnienia po tym ostatnim sezonie. Także pomysł mamy, no a szczegóły chciałbym, żeby to było pokazane później podczas spotkania. Wejdzie już tak więcej kibiców, jakie zmiany organizacyjne, co możemy przekazać kibicom, bo już od dzisiaj obowiązują nowe zasady. No tak, od dzisiaj obowiązują nowe zasady, może być to 50% obiektu, zapełnienie w 50% obiektu i serdecznie wszystkich zapraszam, szczególnie tych, którzy byli na ostatnim meczu w drugiej lidze w 2014 roku, bo wtedy miałem około 500 pewnie, a może i więcej próśb o załatwienie dodatkowego biletu. Także te osoby w szczególności osobiście zapraszam, żeby jeżeli mogą, żeby były na tym meczu, bo naprawdę to, co powiedział tutaj trener, myślę, że pokazaliśmy już w meczu z Jastrzębiem i w meczu z Sandecją, że chcemy honorowo pożegnać się z tą ligą i musimy grać przede wszystkim w duchu sportu, ale również fair w stosunku do innych zespołów, które się bronią przed spadkiem i no, naszym celem jest wygranie tego meczu. Będziemy na pewno, zrobimy wszystko, żeby tak było, bo chcielibyśmy się, tak jak trener powiedział, godnie pożegnać z pierwszą ligą, żeby troszeczkę optymizmu było po tym sezonie. Także wszystkich kibiców zapraszam, a pewnie jutro podamy dodatkową informację. Chcemy, żeby na ten mecz był wstęp wolny. Zobaczymy jeszcze tylko, jak to się ma do przepisów obowiązujących, żeby dostępność była jak najbardziej szeroka. No i po wielu latach Małecki pokaże się w Suwałkach. To też jest magnesik dla kibiców. No na pewno. Patryk Małecki, piłkarz związany nie tylko z Wisłą Kraków i Zagłębiem Sosnowiec, ale przede wszystkim dla nas z Wigrami Suwałki, bo to jest wychowanek Wigier Suwałki. Wielokrotnie
uczestniczył w życiu naszych tutaj akcji różnych piłkarskich, charytatywnych. Wielokrotny uczestnik mikołajkowego turnieju piłki nożnej. Podejrzewam, że przekazał co najmniej jeden komplet całej drużyny, bo tych koszulek, które przekazał na różnego rodzaju licytacje dla dzieci, dla osób potrzebujących, to była niezliczona ilość, także na pewno kurtuazyjnie przywitamy go tu w Suwałkach, ale na boisku będzie już na pewno zdecydowanie inaczej.